不是很漂亮，就是自然很漂亮。漂亮吧？对对对，很漂亮。自己只为照亮你，把我一切都献给你，只要你欢喜，你让我每个明天都变得有意义，生命虽短，爱你永远不离不弃。你是我天边最美的云彩，让我用心把你留下来，红红的笑脸温暖我的心窝，点亮我生命的火，火火火火火。你是我的小月小苹果。餐厅我不想，这个餐厅呢，昨天，明天，我起床了，我可以吃饭在这里。今天我不会，我不想，可以，弄的是很漂亮，自然很漂亮。漂亮吧？对对对，很漂亮，有点旅行，我很喜欢这个新疆，很喜欢。我去吧。好，慢走。谢谢。Ludzie są niesamowici, bo się przypierdalają. Od razu zaczepiają. Tutaj akurat jest taka dzielnia, że jest dużo Ujgurów, dużo Kazachów, więc te rozmowy są dużo ciekawsze. Oni są dużo bardziej zainteresowani moją osobą niż osoby gdzieś tam w Chinach. W Chinach oni się po prostu przepatrują, jak takie nie wiedzą, co się dzieje. A tutaj jest ogólnie okej, bo przynajmniej wiedzą, że jestem wiecie, z zagranicy i że coś tam się dzieje, więc spoko. Jest ogólnie szafa gra. Dobra, nic, idziemy z buta, znajdziemy sobie miejsce do spania. Będzie lepiej. Będzie się ciężko przemieszczać. Ten kilometr tutaj to może być pomyłka. No ale dobra, spróbujmy znaleźć miejsce do spania. Jusu? Jusu zai zhili. Zai wai mian. Wo shui jiao zai wai mian. Wo mei you qian. Wo mei you hen duo qian, suo yi wo shui wai mian. Ni shi na li lai de? Wo shi Bolandren. Bolandren. Bolandren zai. Wo men Zhongguo hao bu hao? Hen hao. Wo hen li hai zai Xinjiang. Hen li hai. Wo jue de hen li hai. Tak więc małe pogaduszki z lokalsami, jak zawsze w formie. Tamen hajpa. Boją się ogólnie konie, czyli hajpa. Są przerażone i nie chcą przejść. No i tak to wygląda wszystko. Bardzo piękny krajobraz. No i co tu dużo mówić. Xinjiang. W cudownej odsłonie. Nihao. Ten piorun. Ten krajobraz jest niesamowity. Jiayou! Jest takie chińskie powiedzenie jiayou, dajesz, czy tam dawaj, to trochę na tą modłę, nie? Jiayou! Bo mam wrażenie, że to jest kwintesencja w ogóle podróży autostopem, czyli takie spotkania prawdziwe z ludźmi. Rzadko kiedy ja jeszcze się decyduję, żeby ich tam namawiać na fotografię czy zdjęcie, co w pewnym momencie pewnie przyjdzie ta odwaga i w końcu zacznę wyciągać ten aparat częściej, no bo przecież po coś go wożę. No, nie tylko po to, żeby był.
No i tutaj mamy dwóch kolegów tutaj, takich lokalsów typowych z tej prowincji. I sobie właśnie rozmawiają na temat swojego pastwiska. O, ja będę łapał stopa. Zobaczcie, co my tu mamy. Ogólnie cały arsenał Chińczyków. Tu mamy koninkę. Jakaś ichniejsza. Tutaj też jakieś suszone mięsko. My tutaj miody. Miodziki też spoko. Fenmi, czyli miodzik. Chciałem wam powiedzieć, że stopowanie idzie nieco gorzej, co nie znaczy, że źle, ale idzie nieco gorzej. W sumie na jednym przystanku chyba z godzinę już czekałem i to w ogóle jest jakby takie trochę męczące, bo ludzie no czasem robią sobie jakieś głupie żarty. Jeżeli ja zaczynam mówić w ich języku, to łapią się za głowę, co tu się dzieje. A jak przychodzi co do czego, chodźmy, zróbmy sobie zdjęcie. To mówię o takich, o tej drugiej kategorii Chińczyka, który po prostu się nabija. Z ciebie, jako turysty, który podróżujesz, robisz coś inaczej niż oni. Pierwsza kategoria to jest oczywiście ci ludzie, którzy bardzo fajnie pomagają, rozmawiają i traktują cię po prostu jak człowieka, którego chcą poznać i są zainteresowani tym, gdzie podróżujesz, po co, na co, dlaczego, skąd przybywać, na jak długo, jaki masz cel turystyczny. Czasem ci doradzą, czasem się zaopiekują. Okej, ale czy nabijanie się to jest przyjaźń, czy już nie? Aktualnie znajduję się w górach Tien Shan. Coco Jumbo i do przodu, prawda? Słowa i w ogóle bardzo, bardzo jest przyjazny, więc cieszę się bardzo, że mnie zabrał. Dużo się na pewno dziś nauczę językowych rzeczy, ale też fajnie się będzie podróżowało, bo jedzie bezpośrednio do tego miasta, którego ja będę jechał, więc jest idealnie, żeby się zabrać, żeby popatrzeć, żeby właśnie ogarnąć to wszystko, ten cały burdel. No i co, jedziemy dalej, 13 minut na kamerze, trochę mało. Ale damy radę. Myślę, że wykorzystamy to bardzo dobrze, nie? No. I tak to wszystko się dzieje, że właśnie jesteśmy w tej prowincji. I jakoś to idzie. Chociaż był mały kryzys. Przez godzinę nie udało się znaleźć żadnego auta. Ale teraz jedziemy. Więc pamiętajcie, wszystko, co wydaje się niemożliwe, jest niemożliwe. Dao Yu.
是不是啊？对。那它跟那个360相机有点相似吗？360相机。相机。对，相机啊，相机这个拍照片。360相机。这个东西。360。我不要这个。360也可以。但是很有意思，很有意思。这个就是360相机拍的，拍完了之后，然后录在这个360相机里边。然后再传到这个，对，再传到这个手机上。对。刚刚停的那个位置，你怎么过来的？你看他的屁股嘛，大得很，是不是？他屁股嘛，油油的，就像绵羊。Dość duże górki, które jak widzicie sami są dość ogromne, wybijają się i są otoczone śniegiem, więc no, niezły widok. Fajnie byłoby się tu przespać chyba. No, super sprawa. Dobrze, znajdujemy się na drodze, jakiejś takiej sławnej drodze, popularnej podobno dla tutejszych bywalców. I ta droga jest uznawana za taką jedną z piękniejszych i nie da się nie zgodzić, jest przepiękna. A to co zauważycie zaraz, to jest właśnie jedno z tych widoków, które możemy tutaj spotkać. Ja jestem cholernie zmęczony, ale uraczę Was pięknym widokiem. Proszę bardzo. Są momenty, są marzenia i to jest ten moment, w którym to się zbiega. Jest marzenie, jestem ja, jest prowincja Xinjiang, są Chiny i tak naprawdę na tą chwilę ta podróż mogłaby się w zasadzie zamknąć, mógłbym już wracać, mógłbym już niczego nie zobaczyć, a byłbym mega kuźwa zadowolony z tego jednego dnia. Przejechałem tą najpopularniejszą drogę, której nazwy oczywiście nie potrafię wymówić i której chyba nie chcę wymawiać, bo to nie ma znaczenia dla mnie, ale po prostu te krajobrazy, które my tutaj mamy, to jest w ogóle coś kurwa tak wyjebistego. To jestem pod takim wrażeniem tego krajobrazu, który dzisiaj zobaczyłem i to nie tylko tu, to co jest za mną, w ogóle, nie? To co się wydarzyło. Wow, polecam wszystkim z całego serducha. Chiny, tylko kurczę, języka się trzeba nauczyć naprawdę dobrze. Ja po 5, 6 albo nawet 7 latach kuleję w tym języku i to naprawdę tak kuleję gorzej niż po rusku chyba mówię.
a jednak jakoś się dogaduję, jakoś ta rozmowa idzie, ale tak dużo rzeczy nie rozumiem. Jest mi tak smutno, że nie mogę sobie pogadać z tymi kierowcami. Aj. Ale na to jeszcze przyjdzie pora, jeszcze wypracujemy. Witam z mojej uroczej norki zwanym domem i w tej chwili przemierzam sobie w kierunku miasta Aksu, czy jak zwał, tak zwał. Jestem w okolicy miasta Kuciu i to miasto leży no w takim właśnie pasie granicznym od Kirgistanu, Tadżykistanu i to jest cały ten ciąg, pasmo górskie gór niebios, Tien Shan. One się tak fajnie idą przez Chiny. Wczoraj przejeżdżałem taką zławną drogą, a dzisiaj będę kontynuował trasę, ale już wzdłuż tych gór nie będę się w nie pakował. Mamy 25 sierpnia, czas zaczyna przyspieszać, jak to normalnie w podróży, jest godzina 8.32. Ale wciąż jesteśmy w zakresie naszego pierwszego tygodnia. I cóż mogę powiedzieć? Pierwszy tydzień, pierwsze wrażenia, pierwsze emocje, pierwsze jakieś dobre rzeczy, złe rzeczy. Wczoraj długo czekałem, ale jak się już doczekałem, to już trafiłem strzała, gdzie jechałem. Zresztą w zasadzie tak miało być, bo ludzie, którzy tam podróżują w tych rejonach, to raczej są turyści. A z turystami chińskimi niestety był problem. Wcale nie chcieli się zatrzymywać. Jeden lokal się zatrzymał. Przewóz mnie tam 20 km i chciał za to hajs. No ale dogadaliśmy się, że ja mu hajsu nie dam, a że on się już zatrzymał, to mnie wziął i tyle. Ogólnie wrażenia podróży po Chinach pierwszy tydzień mógłbym powiedzieć tak. Stopowanie tutaj jest ok. Ja bym nie powiedział, że ono jest tak zajebiste. Chińczycy się zatrzymują, bo aut jest po prostu dużo, więc któreś się zatrzyma. Jeśli się już zatrzyma, to jest to naprawdę osoba ciekawa, fajna, towarzyska i zainteresowana moją podróżą. Czasami są to osoby, które są ciche, to jest normalne też w autostopie, tak się zdarza, które nie są tak podekscytowane spotkaniem z nami, są po prostu starsze, mają już swoje lata. Trochę napierdala słońce, wiecie? I tak już chyba zostanie do końca tej wyprawy. No, przynajmniej na tej prowincji. Następny tydzień chyba będzie w upale. Coś poszło nie tak. Ja się pytam co? Kiedy?我天边最美的云彩让我用心把你留下来红红的小脸温暖我的心窝点亮我生命的火火火火火你是我的小呀小苹果怎么爱你都不嫌多永远都唱着最炫的民族风是整片天空最美